Siemaneczko, jestem PPTM Games. Lecimy dzisiaj z siewami pszenicy na kolejnej działce. Tam widzicie, ogólnie. Mieliśmy trzy odcinki, to jest trzeci odcinek ogólnie z pol. Na jednym polu uprawialiśmy sobie, przepraszam, oraliśmy. Na drugim sobie uprawialiśmy. A na trzecim właśnie sobie zasiać sobie pole. Zboże, przepraszam, z tego względu, żeby po prostu nie powielać akcji na jednym polu. Więc dzisiaj sobie siejemy. Na początku odcinka także zachęcam do zostawienia łapeczki, do komentarza, życzę mojego oglądania. Więc lecimy. Tak, widzicie, jest 12, pieniędzy brak. Czemu to tak się stanęło? Już wam mówię, jak widzicie, przecież chciałem kupić pszenicę. Kupiłem kolejny kwalifikat. Kupiłem sobie kwalifikatu, proszę państwa. Czekajcie, bo chciałem tak sobie zrobić. O, jak 8 na godzinę, myślę, że na razie starczy. Taki przejazd. Mam nadzieję, że tam tych mijaczków nie będzie. Były pewne problemy odnośnie ogarnięcia sejmu. Bo jak wiecie, chciałem zrobić to na zasadzie, żeby trochę zmienić ceny zwierząt. Niestety, po ówczesnym zmianie cen zwierząt wywaliło mi całego tego moda od dodatkowych zwierząt, tak powiem. Nie pamiętam, jak się to ładnie nazywało. No i co trzeba było zrobić? Proszę państwa, co tu trzeba było zrobić? To, że musiałem od nowa ściągnąć całego tego modzika, nie pamiętam, jak się nazywa, ale za wam powiem, że mam tu nie zebrać. O co tu kaman? Mam go tutaj. Na górze. Moment. Animal System. O niego mi właśnie chodzi. Po prostu wykrzaczył mi całego save'a. Co gorsza. To jest zmiana save'a. Miałem budynku w zmianie ten bydło. Więc kombinacje alpejskie. Przez co, jak, dlaczego? No, niestety po blisko godzinie czasu walczeniem z tym save'em udało mi się ogarnąć, że po prostu nie mogę zmienić cen zwierząt. Ale przez to, że musiałem, miałem poprzestawiane sobie pasze i rozużywanej używanego siana, oczywiście produkcji mleka, no to musiałem chwilę, musiało to zająć. A na szczęście już się udało. No i już możemy sobie to nagrywać. Jeszcze na początku chciałem się z was spytać o jedną bardzo ważną w zasadzie dla mnie sprawę. Chodzi mi mianowicie, proszę państwa, o sposób prowadzenia serii. O co mi właśnie chodzi z tą serią? Chodzi mi, czy mam tworzyć historyjki w pewnym sensie, czy mam po prostu nagrywać tak sobie, jak każdą, można powiedzieć, cudzysłowie, serię. I to tylko to. Ale dzisiaj jeszcze taki, można powiedzieć, taki mieszany jeszcze odcinek będzie. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Jak nie, to będziemy z powrotem nagrywać tak, jak było. Ale dobra, co do serii. Gospodarstwa, przepraszam. Bo wracamy do torów takich, jak powinno się to prowadzić przez mnie. Czyli tak. Będzie 1331 zł na koncie. Kupiłem sobie kwalifikat za 3200 zł. Pszenicy, owsa i jęczmienia. Przywieźli mi to na jednej palecie. Ogólnie paleta 1000 kg. Wolałem nie kombinować. Wolałem sobie zakupić po prostu, że tak powiem, całą paletę kwalifikatów
trochę cię uprzyzwoić, tak? Całą paletę kwalifikatów, żeby po prostu lepiej to wyglądało. Nie chciałem kupować na pierwszy sezon, można powiedzieć, czegoś niesprawdzonego, tak? Będę w poprzednim vlogu. Kupowałem ziemię początkowo. Kupowałem belki Hiana, przez znajomego, ale niestety on zboża nie sprzedaje. No i też mam mankament taki, że muszę jeszcze kupić dwie tonę zboża, bądź o tym planie jakiejś innej rzeczy, czyli może o te jęczmienne, no jednak żeby troszeczkę bardziej wzbogacić paszę. No bo na samym sianie zbytnio wiadomo, tak jakby też mi wydać tu nie radzą, tak? Więc muszę pomyśleć, albo kupić zboże, zamówić sobie siutownik, bądź ewentualnie w momencie kupić po prostu otręby jęczmienne, bo w moim rejonie kosztują one 800 zł. Więc teraz zagwozdka. Czy kupować otręby, czy właśnie dać się za gdzieś kupić zboże po prostu i tonę zboża i żeby przyjechały do mnie mieszalnik tam mobilny siutownik, jak tam zwał, tak zwał. Jeszcze z mieszalni, mobilna mieszalnia paszy, więc to jedno samo chodzi. Siutownik, mieszalnik przyjechał i przesiutował, proszę Państwa, tą tonę zboża. Koszt 100 zł, powyżej 4 to już jest 90 zł, 5 zł, a powyżej 5 to już jest po 90 zł. Wiem, bo sam to tak u siebie robię w realu. Więc nie bawię sam się w szutowanie, bo właśnie przyjeżdżam i szutuję dużo bardziej efektywniej i szybciej niż bym sobie musiał tak robić. Dlatego teraz pytanie do Was. Czy mam szukać tony zboża? No pszenica w tym momencie w granicach, patrząc na życie realne, no to jest 700 zł, w zależności kto i jak, tak? W zależności od gospodarza. Czyli myślę, że na 1000 zł by było. Chociaż nie wiem, czy tyle w sumie jest. Wiem, że na skupach jest po 650, 700 zł. Więc też bym tak przyjął teoretycznie taką cenę. To 700 zł za tonę. Wiem, może mało realnie. Przygotowałem się zbytnio pod tą cenę, nie sprawdzałem. Ale powiedzmy te 1000 zł maksymalnie dał za tą tonę pszenicy plus przygotowanie to jest 1100 zł. Myślę, że jest dobra cena. A niesieczków to powinno wystarczyć w granicach 2,5 do 3 miesięcy. Bo nie chcę na razie ich odpowiednio przechwacić. Będzie u mnie zboże. Dopiero będę ten sobie troszkę zwiększać. Wiadomo, gości mi to mówi, że miał koncentraty, nie koncentraty. No to wiadomo, to było kupowane z dużego gospodarstwa. Tam na mnie w zasadzie było bydło chowane. Niż na takim właśnie moim początkowym gospodarstwie, można powiedzieć, tak? Bo kupowane, wspomniałem, w grudniu gospodarstwo. Więc tutaj myślę, że no, jakoś 50 litrów będzie dawał, do 10 litrów dawałem mu jeszcze. Nie wiem, ile będą mi dawać. Może jak to ten wykupię, bądź te zboże. No to jednak nie mówię, że aż tyle będę dawać, ale może nie dużo mniej niż właśnie wkładając 10 litrów. Dobrze by było. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby było, tak? Bo o to chodzi, no bo wina jest, jak nie wiem co, kredyt jest na spłatę, lata blisko 3000 na miesiąc, przez 4 lata, no troszeczkę jeszcze jest tego kredytu. To pierwszy kredyt, jeszcze nawet nie wiem, czy kredyt w ogóle jeszcze zaczął spłacać się po prostu, od kwietnia zaczął się spłacać, po 1000. Teraz nie wiem, a zobaczę, mam nie zabrać. 2776. Dlatego wolę powiedzieć, że to jest bardziej realniejsza seria niż tradycyjnie, jak ktoś bierze sobie kredyt i raz na kwartał sobie weźmiemy, powiedzmy, są dwa razy do roku, nie, 10 tysięcy sobie płacimy. Dla mnie to jest bardziej realne. Wiadomo, tu są odliczone odsetki, wszystko jest dużo bardziej płynniejsze, no bardziej realne po prostu, tak? Odcinają z konta, wiadomo, bank ma mój numer konta, po prostu jak powiem, gdzieś pożyczkę.
życie realne, więc myślę, że to jest też bardzo dobrze. Ogólnie też muszę podjechać, kupić sobie karnister do paliwa, paliwo karnister kupić, tylko jest problem taki, że też potrzebuję niedługo samochodu. Na razie nie, że znajomy przyjeżdża po mnie, no i w razie czego, no to tam bierzemy i mi tankuje ten samochód, tankuje mu samochód poprzez dychę, to się mówi, i kupujemy to paliwo. Mam nadzieję, że niedługo też sobie kupię ten samochód swój własny i będę mógł sobie normalnie jeździć, bo do roboty jak jeździłem, no to miałem też ze znajomym właśnie tym wspomnianym jeździłem do roboty jako mechanik, no więc tutaj no, nie był mi jako taki samochód potrzebny, mimo że pojazdy posiadam oczywiście, tylko że posiadam na samochód i na samochód z przyczepką, takim B plus E, no więc tutaj mogę sobie spokojnie te przyczepy targać, wspomnianą właśnie tamtą D30, D35. Mogę sobie targać na spokojnie, nikt się to mnie nie przywalić, tak powiem. Mogę sobie elegancko tutaj robić i jeździć na legalu. Ale podejrzewam, nie wiem jak to żniwa wyjdą. Jak to w Skopisku, jak to wszystko wyjdzie bez marzec. Mam nadzieję, że na kwietniu jakaś tam trawa będzie, wiadomo. W kwietniu mało kiedy spotykane, żeby były trawy. Bynajmniej w zależności to jest też od pogody, tak? No ale myślę, że ta trawa w jakimś stopniu będzie na kopierczy pokos i mam nadzieję, że nasiadło mi się uda to obkozić, bo jak nie, to trzeba będzie znajomego wezwać, żeby mi po prostu przyjechał kejsem z szatłanką i zabrał mi szeroką kieszonkę, ale nie wiem, jak będą tutaj ciekawi jadły się na początku. Nie, wszystko zależne, jak będzie wyglądała sytuacja z pogodą. Widzę, że praktycznie ten cały siewnik będziemy mieli nasiany na odcinku. Szczerze, mimo że wiem, że 30 dużo szybciej może sobie jeździć, to jest tak sobie na spokojnie tą czwórką, bo tak powiem, bo w życiu realnym to się jeździ dwójeczka i się serpsienicza. A tutaj na spokojnie jeżdżę sobie czwóreczką, nie chcę zagotować na 30. Ja wspomniałem, jeszcze te ciągniki nie są w 100% sprawdzone, więc wolę nic tutaj nie zrobić, żeby mi sztyka nie gwizdnęła coś, bo mówię, nie mam samochodu. Samochód będzie w planach, może po żniwach coś tam się ogarnie, jakiś samochód w niedrogich pieniądzach, ale jednak trzeba będzie chyba się trochę zmotoryzować w ten moment. No bo niestety tutaj wszystko to, co były pieniądze, 100 tysięcy moje plus 150 tysięcy kredytu właśnie na to gospodarstwo, no, było przeznaczone nie na samochód, tylko właśnie na swoją gospodarkę, tak. Z tymi maszynami, z tym wszystkim, myślę, że to jest dość dużo, tak, tu wiadomo, że 100 tysięcy moich bez leżonych pieniędzy mógłbym sobie kupić naprawdę fajny samochód tutaj i tak dalej. Mogę też, patrząc racjonalnie, kupiwać lub 30 tak w tej licytacji, tylko mogłem sobie wziąć, nie wiem, kupić 3 peka, 60, nie wiem, 80, ale wiadomo, ja za bardzo zaczynniki śmieszne pieniądze za ten czas, bo wszystkie te same maszyny, które są tutaj na moim gospodarstwie, to są właśnie z licytacji, to nie jest jakoś dużo. Chyba najwięcej to mi chyba poszedł tylko kombajn z tej licytacji, ale już nie pamiętam dokładnie, bo to mówię, było licytowane w grudniu, czy tam, znaczy prowadziłem się w grudniu, a licytacja była w październiku. Więc dlatego nie wnikam, jak to wyglądało. Jak to wygląda, tak? Widzę, że nie mam tego młodzika do otwierania drzwi. A, jeszcze nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy. Czemu też nie mogłem wtedy odpalić sejma? Bo jak widzicie, ja na tym nie wychodzi, tylko mam przybliżyć na bliżej. Widzicie? Mam ciut 3 października.
Mam ciut szerszego poznaniaka z tego względu, że na to pokażę. Tutaj rozpuszczamy. Nie wiem, czy mogę tutaj wziąć i. Oj, przybliżyć. Tutaj to rozpuszczamy ziarno, tak? Jakimś cudem w poprzednim poznaniaku, który tu był jako głównym poznaniak, zrobiło się takie jaje po prostu, że właśnie to rozpuszczanie ziarna w poznaniaku latało sobie naokoło siebie. Więc musiałem wymienić poznaniaka. Tak tam na biznesie, żeby nie było, że poznaniak jest ogólnie szerszy, bo w sumie muszę się nauczyć tego, że ja wam takie rzeczy muszę mówić na samym początku. A jeszcze tego nie mogę w cudzysłowie opanować, żeby tak właśnie mówić. Ale mam nadzieję, że powoli już tam się będziemy tutaj ogarniać. Tutaj wiadomo, patrząc na tą gospodarkę, myślę, że ja bym miał kupować ciągnik, to może jakiegoś szczepka na dzień dzisiejszy. Chociaż nie wiem. Zobaczymy, na co będziemy mieli pieniądze, jaki będziemy mieli budżet, ile będziemy mieli bydła, jak ta będzie wydajność z tego mleka. No wiecie, że patrzę, faktycznie pewnie cały pójdzie na... Chociaż nie, no przesadziłem. Liczę na... Myślę, że ogólnie te 12 ton to już naprawdę maksów będzie co do zboża zostawionego na spas, czyli powiedzmy 4 tony jęczmienia, pszenicy i owsa po 4 tony i to będzie raczej wszystko. No bo raczej nie widzę więcej sensu. Ponad to i na 10 kg to jest bardzo, bardzo dużo. Po 3 kg na głowę maksymalnie ospy. Macie razy 30 to masz 90 kg. Raz na 10, 900 kg. No, razy 10 to jest 900 kg na miesiąc. No to powiedzmy, no mówię, czy sobie obliczmy tą 9 tonę na te 10 kg. Chociaż mówię, nie chciałbym aż tyle dawać tej ospy z tego względu, żeby ich nie sknocić na dzień dobry. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, ja mogę sobie elegancko jechać już do domku. Z tego względu, że trzeba się jechać zasypać. Wrzucam szóstkę. Tutaj jest pięknie, pięknie. Mogę przez mokę na nie przejechać. Nic tu się zbytnio raczej nie będzie działo. Może sobie błędny też przez wiadek jakiś tutaj ładnie zrobić. No i tu, co mnie właśnie boli, można powiedzieć w pewnym sensie, że... Jak tą i chciałem polowe. Że muszę tą paletę. Zaraz zobaczycie. Niestety. Może z jednej strony dopatrzenie, z drugiej dopatrzenie. Muszę po prostu sobie wziąć i rzucić na siewnik. Jedyny minus. Niestety. Inaczej tego nie pobiera poznaniak. Więc myślę, że... Oj! Coś... Ojo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 j
No to, żebym trochę się nie popisał teraz. Miało trochę być, miało być ranie, dobrze? Ale widacie, zobaczycie, że nieraz tak może nie być. Coś tu się... O, wyściło. Więc jakieś na pewno jakieś fejle będą początkowe. To musicie, wiesz, musicie mieć na to uważanie, tak. Z tego względu, żeby... No wie, to była realność. Realnością antymony też niektóre nie dają takiej realności, jakby człowiek chciał. Więc musicie mieć, ludzi na to uwagę. Czekajcie, bo tak pojechałem, a teraz nie wiem, gdzie skończyłem. Dobra. Trzeba mi trochę lepiej to widać. Tutaj mi nie dobrze, tutaj tam nie dobrze. Dobra. I jedziemy sobie. 8 na godzinę.
jakie lekkie takie niedociągnięcia pod względem ogarnięcia danych tych modów na wiadomo, niby z mątkami pyskową. Więc powinno to działać. Niestety tak to nie wygląda. Powiem szczerze, bardzo ładnie to idzie. Robota naprawdę zajebiście. A sobie wezmę mini łapkę, po prostu włączę na samego siebie, aby zobaczyć, jak to teraz wygląda. Szczerze, naprawdę spory kawał pola zasiany. Mimo 30, no i nie, to mam 4,5 metra większego silnika. No to jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Dalej to idzie, bo to naprawdę ubywa. Więc tutaj ja się bardzo cieszę, bo będę miał później czas jechać do roboty jeszcze. Dzisiaj pozasiewam wszystkie pola. Myślę, że uda mi się. 5 hektarów to nie jest jakoś dużo. Znaczy 5 hektarów, nawet nie mam 5 hektarów, przecież mu łąka mi zajmuje gdzieś 1,5 hektara, więc mam 3,5 hektara kul. Powiedział, że 3 hektary zajmują pola. Czekajcie, tak się zobaczyć. Wiadomo, teraz tak spokojnie zobaczymy. Tu powiedzmy, że jest 2. 4, nie. Coś mi teraz powiedzieć. Ja tak na szybko musiałbym powiedzieć. Ale powiedziałem, że następnie, że wiem. 5 hektarów w całości. To jest fajnie wygląda to pole. Za łączką, wiadomo, bardziej klarownie by było tutaj mieć łąkę, a za łąkę pole, ale z drugiej strony na pole raczej prędzej bym przejechał niż przez pole na łąkę. Tak szczerze, nawet nie wiem, czy to jest taki wiatr. Ja sobie wjeżdżam po prostu przez łąkę, bo mam taką możliwość, a czy ogólnie jest jazdek tutaj na. Jest to ogólnie wjazdek na pole bezpośrednio. Nie. Jest rów. I tak patrząc, trochę jest. No nie ma wjazdku. Widzicie? Nie ma wcale wjazdku. Musiałbym albo jechać tędy, tak typowo. Więc trzeba będzie coś pomyśleć, pogadać. Z kimś o tym, żeby tu nogę do jazdy usunąć. Więc tyle. Dobra, kończymy odcinek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.